Dzisiaj Pan Jezus kieruje do nas słowa: jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Powiedział to uczniom w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy się żegnał z nimi. Chciał zostawić to, co najważniejsze, żeby zawsze to, o tym pamiętali. Ale to jest również dla nas, te wszystkie słowa kierowane wtedy do uczniów, Jezus kierował również dla ludzi naszych czasów. Mamy zachowywać Jego przykazania po to, aby trwać w Jego miłości. Czasami słyszymy opinię, że no, z Panem Jezusem to ja się zawsze dogadam, ale już z Kościołem, z tymi księżmi to nie. Czyli Pan Jezus tak, Kościół nie, Pan Jezus tak, Dekalog nie. Jezus przypomina nam, że przyszedł wypełnić Boże prawo, a nie znieść je. Nie zniósł Dekalogu, nie zniósł jego wymagań. Etyki związanej z życiem małżeńskim choćby, etyki związanej z całością naszych odniesień do naszych bliźnich i również czci Bożej, która się wyraża choćby w uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii. Wtedy oczywiście, gdy możemy. A więc to wszystko jest istotne dla naszej więzi z Chrystusem, ale Chrystus nam mówi jeszcze więcej. Mówi o tym, że On jest u Ojca, a my jesteśmy zanurzeni w Nim i równocześnie przebywamy razem z Nim w Ojcu. Czyli po prostu możemy uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej przez Chrystusa oraz uczestniczymy nie tylko w życiu dwóch osób, ale oczywiście wszystkich trzech osób, ponieważ obiecuje nam pociechę Ducha Świętego, wspomożyciela, tego, który przychodzi do nas wtedy, gdy słuchamy Słowa Bożego i który został zesłany Kościołowi z taką mocą. Jest stale obecny wśród nas i chce, abyśmy zrozumieli Boże Słowo, abyśmy przyjęli je całym sercem, ponieważ te przykazania same z siebie zawsze będą dla nas pewną trudnością. Mamy już taką naturę po grzechu pierworodnym. Trochę nam trudno przykazania wypełniać, czy to odnośnie modlitwy, czy to odnośnie pracy, czy to odnośnie choćby no, pewnej cierpliwości w naszych wzajemnych ludzkich relacjach, zdolności wybaczania choćby. To wszystko staje się możliwe, gdy otwieramy się na działanie Ducha Świętego, który jest nam dany, rozlany w serca nasze, który powoduje, że zaczynamy nie tylko rozumem, ale i sercem pojmować Boże przykazanie, które opiera się zawsze na tym jednym, podwójnym przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Amen. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zapraszam do ja nigdy nie umiem wypowiedzieć tego słowa, ale zapiszcie się na nasz kanał Dominikanie Poznań YouTube.